Dzień dobry, witam uczniów klas trzecich na zajęciach online poświęconych awangardom pierwszej połowy XX wieku. To nasze czwarte spotkanie i kolejne ważne zjawiska awangardowe dziś będziemy teraz omawiali. Znaleźliśmy się w czasie, gdy wybuchła już pierwsza wojna światowa, czyli po 1914 roku. Zamknął się ten krótki 14-letni okres XX wieku, jego wstęp, który jeszcze jako prosta taka kontynuacja stulecia XIX pod względem ustrojowym, politycznym, gospodarczym i tak dalej, był tym pierwszym terenem, na którym zaczęły buszować środowiska artystów awangardowych od 1905 roku. Fowizm, ekspresjonizm niemiecki z grupą Die Brücke, kubizm, futuryzm, nurt abstrakcji niegeometrycznej i pierwsze działania abstrakcji geometrycznej mamy już za sobą. Gdy wybucha pierwsza wojna światowa, zjawisko zupełnie w skali dotąd światowej nieznane, bo to wojna, która obejmuje cały kontynent jednocześnie, a nie jest wojną lokalną, to naturalną koleją rzeczy jakby sztuki i życie artystyczne schodzą na plan, już nie powiem drugi, ale piąty, czy nawet szósty, a w niektórych skrajnych sytuacjach wręcz zostają zawieszone, jak to się w słynnej łacińskiej maksymie wyraziło: inter arma silent muse, gdy grzmią działa, muzy milczą. Nie do końca tak będzie w tym przypadku. Owszem, niewątpliwie życie artystyczne musiało ucierpieć, gdy społeczeństwa zajmują się wojowaniem, a wojna ma charakter niezwykły, pierwszy raz chyba tak totalny, w wyniku czego już nie setki czy tysiące poległych wracają w trumnach z pól bitewnych, ale setki tysięcy, a łączna suma zabitych, poległych liczy się w milionach. Awangardy w obliczu takiej sytuacji, gdy narody wojują, od tego zaczniemy, od tych postaw, które właśnie opiszą tę sytuację. Oto kolejny kierunek, który musimy dołączyć do poprzednio już poznanych: dadaizm. Powstaje bowiem i kształtuje się on w okresie już pierwszej wojny światowej, wkrótce po jej rozpoczęciu. I jest też są jego narodziny niewątpliwie z tą sytuacją wojenną powiązane. Jest rok 1916, a więc wojna toczy się już 2 lata. W Szwajcarii, która nie uczestniczy bezpośrednio w tych wojennych zmaganiach, w spokojnym, bezpiecznym kraju Europy Zachodniej, podzielonym na 3 kantony mówiące różnymi językami, a jednocześnie nie prowadzącymi wewnętrznych sporów i waśni. W końcu jest kanton niemieckojęzyczny z Zurichem, francuskojęzyczny z Genewą, no i jest jeszcze w końcu Szwajcaria włoska. To właśnie tam, w tym spokojnym, zasobnym, bezpiecznym, bogatym, co nie bez znaczenia, kraju, pojawi się po raz pierwszy nazwa Dada. Bowiem to tutaj, w Zurichu, w lokalu, który zbierała się artystyczna grupa awangardowa działająca w tym mieście, Kabaret Voltaire się tak ten klub nazywał, ten kawiarnia, doszło właśnie do szeregu wystąpień, a także, jak twierdzili potem ci, którzy w tym brali udział, narodzin nazwy.
Tristan Tzara, jeden z właśnie z bohaterów tego, tych spotkań w Kabaret Voltaire, tak, taką wersję przedstawił. Narodziło się słowo, lecz nie wiemy jak, ale inny uczestnik zdarzeń, Hans Arp, kilka lat później, tak to opisał. Oświadczam niniejszym, że Tzara wymyślił słowo dada 6 lutego 1916 około godziny 6 po południu wraz z 12 moich dzieci. Byłem przy tym, kiedy Tzara wypowiedział to słowo po raz pierwszy. I to oczywiście znowu nastąpiło to w Café de la Terrasse w Zurichu. Pamiętam nawet, że miałem precelek wetknięty w lewą dziurkę w nosie. A no widzicie, czyli już na miejsce się nie zgadza. Ale z kolei trzeci z naszych panów, uczestników tych zdarzeń w Kabaret Voltaire, tak replikuje Arpowi. Słowo dada odkryłem przypadkową razem z Balem w słowniku niemiecko-francuskim, kiedy szukaliśmy pseudonimu artystycznego dla pani Leroy, piosenkarki występującej w naszym kabarecie. We francuskim słowo dada oznacza konia na kiju lub na biegunach, takiego jak na zdjęciu teraz tutaj oglądacie, zabawka dziecięca. Wszystko to brzmi niepoważnie, wręcz kpiarsko, ironicznie, żartobliwie, bo też i elementy błazenady, kabaretowej kpiny, szyderstwa, śmiechu są tutaj jak najbardziej elementami składowymi tego co, fenomenu, który się w tym Zurichu inicjował. By to tak jakoś bardziej rozwinąć. Kabaret Voltaire był lokalem, gdzie można było oczywiście wypić kawę, herbatę, zjeść jakieś ciastka czy inne dania przy stolikach. Była tam też scenka do występów, dlatego też publiczność przyzwyczajona była także do słuchania tutaj na żywo wykonywanych piosenek czy utworów muzycznych. W to wszystko wkraczają artyści i tę scenkę anektują, zaczynając tutaj w tym Kabaret Voltaire wyczyniać różne dziwne brewerie. Mianowicie ogłaszają afiszami, że odbędzie się jakiś wykład, prelekcja albo wystawa. Tym, który się spodoba właśnie taka idea i postanowią przyjść na tę właśnie prelekcję czy na wystawę, często grozić będą różne nieprzyjemności, bowiem artyści wcale nie mają tu zamiaru serio traktować tych właśnie określeń. Swoją publiczność traktują bezceremonialnie, szydząc z niej, prowokując, często wywołując odruchy agresji. Nie cenią i nie szanują tej specjalnie swojej publiki, bo też ta publiczność to nie są fani ich sztuki awangardowej, to przypadkowa publiczność mieszczańska, burżuazyjna, która po prostu z nawyku na takie działania czasami się zjawia, zwłaszcza jak to nic nie kosztuje. No i dla takiej to publiczności artyści zaserwowali coś, co można by nazwać antysztuką, prowokacją, której w efekcie ci właśnie zdezorientowani, którzy się na taką wyprawę zdecydowali, wyjdą stamtąd wzburzeni, rozwścieczeni, obrażeni, poruszeni do żywego. Artyści bowiem kpią sobie z tej publiczności, kpią sobie ze sztuki, rozwieszczając na ścianach w ramach tak zwanych wystaw obiekty, które się w żaden sposób porządnemu człowiekowi ze sztuką kojarzyć nie mogą. Tak wygląda dzisiaj lokal Kabaret Voltaire, gdzie w 1916 roku pojawia się termin dada. Najprawdopodobniej ta trzecia wersja z tym słownikiem i hasłem tam znalezionym na zasadzie przypadku jest najbardziej bliska wydarzeniom prawdziwym. A to zdjęcie, jakby to miejsce wyglądało wtedy, w 1916 roku, wśród wąskich uliczek Starówki w Zurichu, ukryty ten lokal się znajduje. Oto właśnie nasi bohaterowie, którzy już rok wcześniej zaczęli tam pojawiać się i prowokować publiczność. Tristan Tzara, Hugo Ball, węgierskiego pochodzenia, to sama Arcel Jancho, Hans Arp, Hans Richter, Richard
Hülsenbeck, Sara i Arp do zapamiętania jako członkowie tej grupy. A oto ich dzieła. Akurat Marcel Janczo, Maska Tristana Tzary z 19 roku. Maska jakby na twarz do różnych kabaretowych występów. A tu z kolei Hugo Ball przebrany w kostiumie, jak to się określał, kubistycznym, a jednocześnie będący szyderstwem ze stroju kapłańskiego, wykonujący jakiś utwór. I obraz, dzieło Hansa Arpa, relief Dada, wycięte z drewna formy jakby drewnianych klocków o opływowych, organicznych kształtach, połączone śrubami, tak już na, jak to się mówi, na chama, czyli także to wszystko widać, pomalowane na jakieś różne kolory. Trudno powiedzieć, co przedstawiają, mają formę abstrakcyjną, ale też trudno to nazwać reliefem, rzeźbą, obrazem. To właściwie przedmiot bardziej do niczego nie służący, ze sztuką mający dość wątpliwe związki. Co robią ci prowokatorzy? Chcą swoją publiczność niewątpliwie sprowokować. Chcą osiągnąć pewien efekt. Wybić ich z takiego dobrego samopoczucia, przekonania, że wiedzą najlepiej, co to jest sztuka i tak dalej, i tak dalej. Że rozumieją piękno, że prawo, moralność, racje są zawsze po ich stronie. Mieszczaństwo miało zawsze do tego skłonność, by właśnie swój punkt widzenia traktować jako ten obiektywny, najbardziej optymalny, wzorcowy niemal. Mają też zwykle o sobie bardzo dobre mniemanie ci przedstawiciele mieszczaństwa, że są jakby ucieleśnieniem wszystkich cnót i moralności. Żyjący w tym zasobnym, bogatym społeczeństwie nieliczni artyści awangardowi czują się całkowicie wyobcowani. Odrzucają ten świat wartości mieszczańskich. Próbują dokonać swoistej buntowniczej rewolucji, wstrząsnąć tymi odbiorcami, odebrać im poczucie bezpieczeństwa, a elementem, który tej właśnie rewolucyjnej rewolcie ma służyć, to odebranie piękna, klasycznie rozumianego dzieła sztuki poprzez zastąpienie go rzeczami na pozór wyglądającymi jako bezwartościowe, jako śmieci, które nie zasługują na to, żeby na nie patrzeć. To jest właśnie jeden z najważniejszych początków rewolucji, jakie mają miejsce w sztuce XX wieku. Oto z pochodzącego z 1918 roku manifestu dadaistycznego Tsary fragment. Dada nie oznacza nic. Dada powstaje w ustach, zwraca się przeciw stuleciom, w których duch ludzki kroczy ku znalezieniu sensu. Próbuje dokonać zwrotu wstecz, ponownie przywieźć człowieka do godziny zerowej. Dada jest dziewiczym zarazkiem czystego absurdu i supernegacji. A więc mamy tutaj swego rodzaju jakby taką kontrrewolucję artystyczną i estetyczną, której zadaniem jest jak gdyby wywalenie starego porządku obowiązującego w świecie sztuki, który ukształtował się też oczywiście w pełnej afirmacji, czyli zrozumieniu i akceptacji ze strony odbiorcy. Sztuki opartej na klasycznym ładzie, tradycyjnie rozumianych normach piękna i tak dalej, i tak dalej. I tak pojawia się swego rodzaju, trudno sprowadzić dadaizm tylko i wyłącznie do kierunku artystycznego, choć oczywiście nim jest, bo jest to jakby też pewnego rodzaju postawa życiowa, tak jak potem będą się jeszcze w następnych stuleciach XX, a nawet naszego czasu wieku, pojawiały takie właśnie kontrkulturowe manifestacje jako swego rodzaju postawy poprzez styl życia, ubiór, fryzurę, rodzaj muzyki słuchanej, styl życia i tak dalej, na przykład hipisi. Dada ma coś takiego, jest pierwszym takim wielką taką rewoltą artystyczno-kulturową.
Ta rewolta artystyczna jest protestem przeciwko wojnie, burżuazyjnej kulturze. Jest wyzwaniem rzuconym mieszczańskiej hipokryzji i chrześcijańskiej moralności. Świadomą prowokacją śmieszającą pustkę kryjącą się za wzniosłymi hasłami ojczyzna, honor, Bóg, moralność, tak zwanymi najświętszymi ideałami ludzkości, za które miliony wysłano na śmierć, jak to właśnie w jednym z tekstów manifestu ogłoszono. No właśnie. Ta postawa pragnie nieograniczonej wolności, neguje wszelkie uznane dotąd wartości, formy życia społecznego i wszystkich aspektów współczesnej cywilizacji. Jest krytyczną refleksją nad stanem cywilizacji współczesnej, współczesnej kultury i sztuki. Jest krytyką burżuazyjnego wizerunku artysty. Jest destrukcją sztuki jako przedmiotu kultu estetycznego, prowadzącą do stworzenia antysztuki, czyli czegoś, co jest przeciwieństwem owej pięknej sztuki klasycznej, pozbawionej norm i prawideł, podważającej od wewnątrz przyjęte reguły, definicje sztuki. Świadoma prowokacja, skandal, żart, absurdalny dowcip, drwina, działalność autoironiczna dążąca do autodestrukcji, do zanegowania sensu twórczości artystycznej. Po co to wszystko? Skąd taki gwałtowny bunt, wybuch, protest, rewolta, która ma właściwie wszystko, co się do tej pory działo w sztuce, wywalić do góry nogami i całkowicie unicestwić? Ano właśnie. Szwajcaria, jak już powiedziałem, była krajem tylko i wyłącznie mieszczańskim, supermieszczańskim. Ale to już wystarczyło, żeby po kilku latach u tej grupy artystów w Zurichu wyzwolić ducha burzycielstwa, chęć przeciwstawienia się i sprowokowania tego zamkniętego, zasobnego, pewnego siebie świadka. Ale Dada wybucha mniej więcej w tym samym czasie, co w Szwajcarii, jeszcze w wielu innych ośrodkach w Europie i to jeszcze Europy podzielonej wojną po obu stronach walczących frontów. Bo z jednej strony to będzie Francja i Paryż, z drugiej Berlin, ale także Stany Zjednoczone i Nowy Jork, czyli jeszcze dalej, poza Europę sięgnie ten bunt. Skupiając się jednak na Europie, oto przed nami plakat z I wojny światowej, początków, kiedy to cesarstwo niemieckie Wilhelma II szykowało się do ostatecznej rozprawy z carem Rosji i do spółki z carem, cesarzem Franciszkiem Józefem, władcą cesarstwa austro-węgierskiego, szykowało się do wojny na froncie wschodnim, ale także i na froncie zachodnim przeciwko aliantom, czyli Rosji, czyli Francuzom i Anglikom. Młodych ludzi do wojny ma zachęcić młoda Germania w koronie cesarskiej, ubrana w zbroję, blondyna z rozwianym włosem, starczą i mieczem. To symbol odwołujący się do archaicznych, niemal mitycznych korzeni cesarstwa niemieckiego. To jest obrona naszej patriotycznej tożsamości, głosić ma nam plakat. Wojna szykowała się w Europie od dawna, chociaż burze zbierały się, to pioruny z nich tylko trzaskały bardzo sporadycznie i nie wywoływały dalszych skutków. Aż do tego nieszczęsnego, feralnego zabójstwa w Sarajewie. Potem jak domki z kart, czy jak te ułożone kostki domina. Wszystko zaczęło się szybko i jednocześnie składać i wojna wybucha w okamgnieniu, nawet się nikt nie zorientował, jak się do tej wojny już wszyscy zabrali. Tyle tylko, że w większości, jak wojna wybucha, oczywiście narody ogarniają panika, strach, lęk, jaka będzie przyszłość. A tutaj nagle w tę wojnę większość krajów i narodów kraczała beztroską i entuzjazmem. Tak jak ci młodzi Niemcy jadący na front walczyć z Francuzami, z buńczucznym napisem, z Monachium przez Metz na Paryż. Podobny sposób też szli walczyć Francuzi,
Żegnały ich tłumy na odprowadzające tych młodych ludzi zaciągniętych do wojska, ich rodziny, ale także zwykli obywatele. Pożegnania idących na front zamieniały się w wielkie manifestacje patriotyczne. Wszyscy byli przekonani, że idą walczyć w słusznej sprawie, pokonać wroga, wywalczyć dla siebie jakieś konkretne zwycięstwa, które się nam należą. A nasze racje wzmacniają i takie elementy, jak na przykład dorobek kulturowy, dziedzictwo artystyczne danego narodu, czy nawet Bóg. Niemcy mieli na paskach charakterystyczną maksymę wypisaną: Bóg jest z nami. Ale Francuzi również uważali, że Bóg jest po ich stronie, to znaczy co, Bóg już nie wie? Albo się rozdwaja, czy dzieli się na jeszcze inne cząstki? No właśnie, w tym szaleństwie rozpoczynającej się wojny objawiły się pewne skazy cywilizacyjne, pewne słabości kulturowe, które zamiast zadziałać jak takie wentyle bezpieczeństwa i spowodować reakcje ostrzegawcze, tak jakby w takim zatraceńczym szale wszyscy rzucili się do tej wspólnej samozagłady, bo wojna okazała się przerażająca, trwała długo, a dzięki nowym wynalazkom ludzkości, które były wcześniej przedmiotem dumy, teraz zamieniła się w wojnę nieprawdopodobną, która totalną, która wyniszczała i mordowała tysiące, setki tysięcy ludzi. Czołgi, samoloty z bombami, łodzie podwodne pojawiają się po raz pierwszy na linii frontu i zamiast stosunkowo mało wydajnego karabinu czy muszkietu wcześniej pojawia się karabin maszynowy i potężne działa strzelające na ogromną odległość z niezwykłą mocą. I wreszcie broń chyba najbardziej przerażająca, gazy bojowe, które zrzucone na linię wroga zabijały ludzi, którzy nie byli ochronieni maskami przeciwgazowymi, a przecież z początku nie miał ich prawie nikt. A więc ta wojna była okrutna i przerażająca, pokazująca, że technologie i rewolucje przemysłowe zrobiły swoje, ale w podręczniki taktyki nie zostały dostosowane do tych nowych reguł, nowych typów zbrojeń. Ta wojna okazała się wojną okrutną i bezwzględną i nie do końca racjonalną, bo tak naprawdę to nie było tutaj stron, które by szły przeciwko drugim, by bronić siebie. Jedne i drugie strony były agresorami. Ich zdaniem było po prostu zmiażdżyć przeciwnika. Na to szaleństwo społeczeństwa, która szybko zaczęła zamieniać się w przeciwstawne nastroje przerażenia i rozpaczy, kiedy w drugą stronę z frontu zaczęły napływać masowo trumny z zabitymi młodymi ludźmi, patrzyli z boku właśnie ci nieliczni artyści awangardowi. Oto znany nam już Richard Hulzenbeck, Niemiec, który był w Zurichu, tak pisze: nikt z nas nie cenił zbytnio tego rodzaju odwagi, jakiej trzeba, by dać się zastrzelić w imię narodu, który w najlepszym przypadku jest kartelem handlarzy futer i spekulantów skórą, a w najgorszym kulturalnym stowarzyszeniem psychopatów, którzy jak na przykład Niemcy maszerują z tomem Goethego w plecaku i nakłuwają na swoje bagnety Francuzów i Rosjan. Dlatego też musimy zrozumieć, że bunt środowiska artystów awangardowych, którzy skupili się w tych enklawach dadaistycznych, miał taką podstawę. Cywilizacja zachodnia, rozwinięta na niezwykły poziom w porównaniu do innych cywilizacji ludzkich, okazała się w gruncie rzeczy podszyta prymitywną dziką rządzą zabijania, mordowania swoich przeciwników. Tyle, że zamiast dzid, łuków, strzał i tak dalej, dysponowali dużo bardziej śmiercionośnymi zabawkami. Oto pożegnanie francuskich młodych rekrutów przed jednym z dworców Paryża. A to Rosjanie idący z hymnem chwalącym, sławiącym cara,
oficjalnym hymnem Imperium Rosyjskiego na bitwę i z drugiej strony atakujący Francuzi Niemców na froncie zachodnim. No i właśnie karabin maszynowy i maski przeciwgazowe, bo właśnie takie zdjęcia też z frontu płynęły, gdy w takich oparach sarinu czy innych śmiercionośnych chemicznych wytworów żołnierz był właściwie bezradny, jeśli miał kontakt z jego skóra czy drogi oddechowe z takimi właśnie środkami. I dlatego też obok setek tysięcy zabitych, ta wojna produkowała też tysiące ofiar kalekich, oślepionych, pozbawionych kończyn, inwalidów, młodych ludzi, którym odebrano szansę na normalne życie, bowiem mieli tego pecha, że znaleźli się w okopach I wojny światowej. Dlatego też uderzenie w ośrodki, które jak artyści mniemali, byli odpowiedzialni za ten właśnie wybuch wojny, czyli władze państw imperialnych, państw kapitalistycznych, uważali za jak najbardziej usprawiedliwione. Chcieli jakby wstrząsnąć publicznością, odbiorcami, między innymi odbierając im to, co ta publiczność uważała za sztukę, czyli piękno, harmonię, to, co było jakby wielkim dorobkiem ludzkości, która teraz okazała się nic nie wartym zbiorem muzealnym, co najwyżej używany w maszynie propagandowej jako argument za naszą stroną, za naszą racją. Przenosimy się do Berlina. Tutaj będziemy mieli kilku artystów, przede wszystkim trzech: Raula Hausmana, Georga Grossa i Otto Dixa do zapamiętania. Jest jeszcze nasz stary znajomy Richard Hulzenbeck, który ze Szwajcarii do Berlina wraca, i Hanna Hoch, artystka niemiecka. Oto praca Ottona Dixa, przedstawiająca nieszczęsnego kalekę. Rok 1919, wojna świeżo się skończyła. Niemcy pogrążone w głębokim chaosie i kryzysie gospodarczym. Weterani wojenni, tacy jak ten nieszczęśnik, skazani są na nędzę głodowania i żebractwa. Dlatego artysta tutaj jego los w sposób bezwzględny i okrutny pokazuje, jak próbuje sprzedawać pudełka zapałek. Obsika go pies, miną go obojętnie ludzie, którzy go nawet nie zauważą, jak na trotuarze siedzi z tymi kikutami obciętymi. A to już zdjęcie takiego właśnie nieszczęśnika, który z wojny wrócił bez nóg. Georg Gross, pamięci wujka Augusta, nieszczęsnego wynalazcy. Praca kolaż, tak jak u kubistów. Dadaiści często posługują się kolażami, wycinając z gazet czy z prasowych ilustracji jakieś zdjęcia, montując w nich groteskowe obrazy, jakby na granicy śmieszności przetworzony przykład takiego prusaka lekko zmilitaryzowanego. Metropolis, obraz Georga Grossa. Miasto jako wielka dżungla dzika, gdzie tłumy walczą o byt, o różne dobra w świetle latarni elektrycznych i neonów. Jedno z ważniejszych dzieł do zapamiętania z dadaizmem. Mechaniczna głowa naszych czasów Raula Hausmana. To asamblaż, nie rzeźba, czyli obiekt stworzony z różnych przedmiotów lub ich fragmentów. Mamy tutaj głowę manekina z drewna, krawiecką miarkę, teleskop frontowy, mechanizm zegarka, linijkę, puzderko na biżuterię połączoną z wałeczkiem drukarskim i śruby aparatu fotograficznego oraz stary skórzany portfel połączone. I z tego wychodzi coś jak jakiś dziwny robokop, machina, głowa niemyśląca, ale działająca.
rodzaj jakby kpiny ze współczesnego człowieka. Kolonia. Tutaj pojawi nam się po raz pierwszy bohater, do którego wkrótce wrócimy. Max Ernst, wielki malarz, jeden z najważniejszych twórców XX wieku. Jego pierwsze kroki w sztuce są właśnie tu, w Kolonii, w środowisku dadaistów. I tu powstaje słynny jego obraz, który musimy zapamiętać, Słońce Lebes. Celebes to nazwa wyspy w archipelagu Polinezji. A słoń no to zwierzę, wiadomo. Tymczasem oglądamy kocioł parowy, lekko przetworzony, z rurą, która zamieniła się w trąbę słonia, jeszcze z rogami. Przed tym dziwacznym pseudosłoniem stoi sobie fragment manekina reklamowego z wystawy, a ryby fruwają w powietrzu jak ptaki. Zostają tu zaburzone proporcje, przestrzeń. Choć wszystko wygląda dość w sumie realnie, no bo te wszystkie elementy zostały przedstawione z użyciem świata Nimesis w sztuce wykorzystywanego, a jednak jest to świat, który nie ma z rzeczywistością nic wspólnego. Jest jakby światem na opak, światem postawionym do góry nogami. Hanower, znowu Niemcy. I tu mamy do zapamiętania jednego z najwybitniejszych przedstawicieli dadaizmu, Kurta Schwittersa. Wśród ważnych nowatorskich dokonań, jakie ma na swoim koncie ten artysta, mamy obrazy tworzone ze śmietnikowych odpadów. Krótko mówiąc, artysta buszuje po śmietnikach i wyciąga z nich na przykład kawałki starych reklam, gazet, jakichś puszek metalowych czy innych resztek przedmiotów. Łączy je ze sobą i skleja i tak tworzy przedziwne kolaże dopełniane malarsko. Wszystkie je określa jednym słowem – merc. To obraz merc. Skąd się wziął? Tak jak tutaj widzimy fragment jakiegoś tekstu, kawałek napisu. Brakuje początku i końca, więc całe słowo nie jest nam łatwo zrozumieć. Tak było w pierwszym tego typu, pierwszej takiej pracy, gdzie pojawił się taki kawałek etykietki z napisem i tam był właśnie ten fragment, zawierał część merc, ten fragment słowa. Prawdopodobnie był to słowo komerc, kom zabrakło, zostało merc. Artyście się tak strasznie to merc spodobało, że od tego momentu wszystkie swoje prace w ten sposób tytułuje. Mamy tu kolaż merc, czy inny jeszcze, prawda, bez tytułu merc w tej formule stworzone. Użycie bezwartościowych produktów, jakim są stare gazety, czy stare reklamy, pocztówki, bilety komunikacji miejskiej i temu podobne rzeczy, jest świadectwem właśnie tego lekceważenia sztuki tworzonej przez wartościowe, szlachetne materie, jak na przykład farbę olejną, marmur, brąz i tak dalej. To awans śmietnikowego języka. Kurt Schwitters miał kiedyś nawet wprost to sformułować, cokolwiek artysta wypluje, jest sztuką. No i właśnie w ramach tego śmietnikowego tworzenia Kurt Schwitters w pewnym momencie zaczął do swojego domu i pracowni w Hanowerze znosić większe jakieś gabaryty, fragmenty starych mebli, deski i tak dalej, i tak dalej. I z nich zaczął konstruować przestrzenną formę, która wypełniać zaczęła jego pracownię, a potem przez drzwi wyszła na korytarz zewnętrzny i na klatkę schodową wiodącą na pięterko. Rozbudowywał ją bowiem o kolejne człony, elementy. I tak zaczęła powstawać konstrukcja, którą nazwał Hanower Merzbau, czyli hanowerska budowla merc. Tak naprawdę najczęściej się to nazywa po polsku kolumna merc. Została ona zniszczona przez Niemców, nazistów, przepraszam, kiedy doszli do władzy w 1933 roku, w 1937 już tego obiektu nie było, a sam Kurt Schwitter zwiewał za granicę, ratując się przed aresztowaniem i osadzeniem w obozie koncentracyjnym.
Ta pierwsza konstrukcja stworzona w Hanowerze od 1920 roku to pierwsza w dziejach sztuki instalacja, czyli nowa forma wypowiedzi artystycznej, polegająca na tym, że widz wchodzi jakby w przestrzeń zaanektowaną przez artystę i przez niego, artystę i przez niego ukształtowaną, czyli rodzaj jakby aranżacji scenograficznej, której częścią my się sami stajemy, kiedy w nią wchodzimy. I tam właśnie na tym polega między innymi jeden z ważniejszych dokonań Schwitersa, że on właśnie tę instalację jako formę wypowiedzi nam do sztuki wprowadza. Przenosimy się za ocean. Tutaj pojawili nam się trzech artystów, z których niektórzy mają europejskie korzenie, czy wręcz są Europejczykami świeżo do Stanów przybyłymi. Man Ray, Francis Picabia i Marcel Duchamp. Z tych trzech Amerykaninem był Man Ray. Dwaj pozostali pojawili się tam, przybywając z Europy. Oto Man Raya dzieło. Podarunek, taki tytuł. A tak naprawdę co? Żelazko. Starego kształtu i formy, takie, które nad kuchnią węglową się rozgrzewało, a potem przykładało do tkaniny do wyprasowania. By ją wyprasować. Ale tego już tutaj się nie da zrobić, bo tej strony wygładzającej artysta umieścił rząd gwoździ, a więc jest to podarunek zupełnie nieprzydatny, wręcz niebezpieczny, groźny. Taki rodzaj dzieła sztuki nazywamy obiektem lub ready-made. To jest bowiem przedmiot gotowy, który artysta nie tworzy, nie rzeźbi, nie modeluje, nie maluje, tylko go wybiera spośród istniejących w rzeczywistości przedmiotów i niejako awansuje do rangi sztuki ewentualnymi drobnymi zmianami. 36 rok Man Ray robi z gipsowego odlewu antycznej rzeźby też właśnie taki obiekt. Asamblaż obwiązując wszystko sznurkiem, stąd tytuł Wenus restaurowana. Starożytny posąg zostaje jakby uznany za dzieło już tak zniszczone, że tylko go tylko oddać do konserwacji, bo jego jakby miejsce w panteonie sztuki już zostało mu odebrane. I jeszcze jedna praca oparta na fotografii Man Raya, Skrzypce Ingra, pewna słynna paryska modelka, pozuje nago naszemu artyście. Fotografuje ją od tyłu i wychodzi mu z tego akt siedzący, przypominający kształtem skrzypce, kształt instrumenta. Jeszcze jak to mu się skojarzyło, no to domalował tutaj na jej ciele te charakterystyczne wycięcia, które w pudle skrzypiec występują. A z kolei całość uznał za swego rodzaju odpowiedź wobec słynnego, klasycznego dzieła z XIX wieku, malowanego przez malarza Engra, kąpiąca się. No i w ten sposób powstają skrzypce Engra. Francis Picabia, maszyny ironiczne, parada miłości. Obraz bardziej przypomina rysunek techniczny stworzony przez jakiegoś nieudacznika studiującego na Politechnice, który nie zrozumiał podstawowych zasad mechaniki. To urządzenie wygląda na pozór wiarygodnie, ale tak naprawdę nigdy by nie zadziałało. To trochę tak jak miłość. Nie wiemy, na jakiej zasadzie działa. Jest niby jakimś mechanizmem, ale całkowicie wyjętym spod jakichkolwiek reguł i zasad. W takich obrazach jak ten, oczywiście artysta uderza w ten klasyczny ideał malarstwa jako sztuki wzniosłej, tworzonej jako efekt talentu, umiejętności, bowiem ten schemat zrobił też, jak już powiedziałem, jakiś nieudolny jakby inżynierek. No i wreszcie Marcel Duchamp. Mieliśmy okazję już się z nim spotkać na poprzednich zajęciach. Domawialiśmy tu krótką karierę grupy artystów nazywanych sekcją D'Or, czyli Złoty Podział. Tam pojawił się obraz Akt schodzący po schodach. Ten obraz został wysłany do Nowego Jorku na wielką wystawę, którą zorganizowali w Stanach Zjednoczonych w
ludzie, którzy mieli ochotę jakby po pierwsze pokazać, co się w Europie wyprawia w sztuce, ale też przy okazji oczywiście wywołać jakiś komercyjny sukces. Stąd dobierali ten sposób pracy, żeby one prowokowały odbiorcę do silniejszych emocji. Okazało się, że spośród tych wszystkich zgromadzonych tam dzieł praca Duchampa, Schodzący po schodach, szczególnie, że tak powiem, publiczność wzburzała i wywoływała silniejsze reakcje. Dlatego też na to dzieło rzuciła się prasa. Pisano o nim sporo, oczywiście najczęściej niechętnie, ale jak to już ktoś powiedział, mogą i niechętnie o nas pisać, byle pisali. Rzeczywiście ta akcja spowodowała, że nazwisko nikomu nieznanego francuskiego artysty nagle zrobiło się strasznie popularne. Znali go nawet ci, którzy je sztuką nie interesowali. I na ten swój jakby szczyt chwilowy swojej popularności tą metodą stworzonej przypadł moment, w którym Marcel Duchamp wybrał się do Nowego Jorku, kiedy podobno cumował na miejscu, jeszcze nie wiedział, co się mu przydarzyło. I dlatego w pierwszym momencie ze zdumieniem zareagował na tłumy dziennikarzy, którzy rzucili się na niego, kiedy się już objawiło, że to on jest autorem tego dziwacznego obrazu. Oczywiście postanowił jakby skorzystać z nadarzającej się sytuacji i tej chwilowej popularności i postanowił jakby zakpić sobie z publicznością jeszcze dalej. Jeszcze przed wyjazdem do Nowego Jorku powstało słynne koło rowerowe. Dzisiaj egzemplarze tego dzieła, jest ich kilka, stworzone przez Duchampa, powstały wiele lat później, bo ten oryginał niestety został zniszczony, uznano go za nic niewarty i po prostu unicestwiono tą pierwotną pracę. Co to jest? Ready-made, gotowy przedmiot. Tym razem to stołek barowy, zwyczajny, i na to nałożone koło od roweru. Koło można obracać, bo jest umieszczone w ośce obręczy mocującej. Kawałek koła i stołek. Dwie rzeczy, które do siebie absolutnie nie pasują, jak pięść do oka. A więc już widać absurdalność tego jakby połączenia, które się tutaj Duchampowi udało wykreować, wyczarować. I tak już poleciało. Kolejna praca to suszarka do butelek. Wędrując któregoś razu ulicą, artysta zwrócił uwagę na witrynę z sklepu z urządzeniami gospodarstwa domowego i stała tam właśnie ta wykonana z metalu forma służąca do suszenia po myciu butelek na te właśnie metalowe pręty nadziewanych. Ta praca wydała się artyście właściwie abstrakcyjną formą rzeźbiarską, gotową samą z siebie, żeby już zaistnieć w innym kontekście na wystawie. Dlatego zakupił ten właśnie przedmiot, podpisał, zadatował i już się zrobiła z tego praca artystyczna. To samo też przytrafiło się szufladzie, łopacie do śniegu od wygarniania. Tyle, że tutaj tytuł się pojawia dziwaczny, w przewidywaniu złamania ręki. I wreszcie najsłynniejszy ready-made, właśnie związany z tą chwilową popularnością w Nowym Jorku. W 1917 roku, idąc jakby za ciosem, organizatorzy tej pierwszej wystawy, która nosiła nazwę Air Mori Show, postanowili zrobić następną, taką właśnie komercyjną w sumie wystawę, która poprzez właśnie nagłośnienie w prasie miała ściągnąć tłumy zwiedzających. Na tę wystawę oczywiście od razu zaproszono Duchampa, żeby też coś pokazał. W końcu nadeszła przesyłka od artysty. Kiedy ją odwinięto z papieru, wyszło, że w środku znajduje się kartonowe pudło, a wewnątrz pisuar. Zwyczajne utensylium, kupione zresztą kilka ulic dalej, gdzie się odbywała wystawa, w zwyczajnym sklepie z urządzeniami właśnie hydraulicznymi. Duchamp podpisał to urządzenie nawet nie własnym nazwiskiem, tylko producenta. Stąd mamy tam pana Richarda Muta wymienionego. Zmienił tylko tytuł. Fontanna. Praca nie została wystawiona oficjalnie na tej wystawie, bowiem
organizatorzy uznali, że to jest po prostu już zbyt daleko idąca prowokacja i skandal, żeby ktoś zamiast zrobić cokolwiek samemu, co w końcu jest do tej pory oczywistością w przypadku dzieła sztuki, posiłkował się gotowymi produktami, do których powstanie nawet się nie przyłożył w najmniejszym stopniu. Do tego oczywiście szło też o obrazę moralności, bo dzieło sztuki to jednak jakieś dzieło sztuki, a nie zwykły pisuar, do którego w szaletach publicznych mężczyźni się wysikują. Dlatego też jest ta fontanna Duchampa chyba najbardziej sławnym skandalem, jaki zdarzył się w tamtym czasie w sztuce, bowiem oczywiście o całej tym zdarzeniu informacje wyciekły do prasy i narobił się niezły rwetest i szum wokół tego, że Duchamp kpi, obraża publiczność, ma stosunek pełen lekceważenia, podtykając ludziom o coś takiego jako rzekome dzieło sztuki. Dlatego też fontanna była rzeczywiście potężnym wstrząsem i skandalem. I ujmując ją w dotychczasowych jakby kontekstach, którymi analizowaliśmy dzieła dadaizmu, to wszystko się zgadza. Antysztuka w najczystszej postaci, prawda? Macie zamiast rzeźby pisuar, wstydliwe utensylium, które można na co dzień oglądać w toaletach publicznych, bo raczej w domach rzadko się coś takiego prywatnych instaluje w łazience czy w ubikacji. A więc coś, co jakby sięgnęło bruku. Ale z drugiej strony zaczęto już po latach tę fontannę omawiać, interpretować jeszcze z jakby innego punktu widzenia. Bowiem Duchamp niewątpliwie z jednej strony wymierzył tu jeden z najsilniejszych policzków tradycyjnie pojmowanej sztuce. Kiedy pomyślimy o wielowiekowej tradycji rzeźby i na przykład wyciągniemy z tej spuścizny Michała Anioła, jego Dawida, i przeciwstawimy mu tę fontannę, no to tutaj oczywiście chyba już bardziej oczywistego obrażania tradycyjnie pojmowanej sztuki sobie trudno wyobrazić. Ale właśnie, gdybyśmy sobie zrobili taki mały eksperyment w naszej wyobraźni czy w myśli, wyobraźmy sobie, że na taką wystawę, której leży sobie na kubiku ten porcelitowy, czy porcelanowy właściwie wtedy jeszcze, wytwór hydrauliki, przyszedł, czy został sprowadzony jakiś mieszkaniec dzikich rewirów cywilizacji pierwotnych, na przykład gdzieś z dżungli amazońskiej, jakiś taki właśnie tubylec z przekutym nohalem, w który jest wsadzona kość, cała skóra pokryta tatuażami i malowidłami, na głowie sterczą kolorowe pióra, a miejsce intymne zasłania jakaś trzcinowa przepaska. I stoi ktoś taki z dzidą i patrzy na ten przedmiot. Czy będzie wiedział, do czego to tak naprawdę powinno być użyte, do czego to na co dzień służy? Nie. Bo nigdy z czymś takim w swoim doświadczeniu życiowym się nie zetknął. A więc nie rozpozna w tym obiekcie pisuaru. W związku z tym nie będzie miał wszelkich negatywnych do niego emocji i odniesień. Dla niego będzie to forma abstrakcyjna niemal, opływowa, owalna, z tymi właśnie zaokrągleniami łagodnych łuków, gładkich, lśniących powierzchni, w których można się nawet przejrzeć, tak są wypolerowane i wygładzone. A więc dla niego pisuar już nie jest pisuarem, jest formą. A więc tym samym, gdybyśmy my zdolni się byli uwolnić od takich skojarzeń, które mamy jakby w nas zakodowane, co do czego służy, to nagle odkryjemy nową jakby rzeczywistość form uwolnionych od tych znaczeń i kontekstów, także polegających na ich wartościowaniu. Odkrywamy jakby nowy obszar sztuki. I tutaj właśnie
późniejszym okresie ta jakby strona działania prowokacyjnego Duchampa została szczególnie podkreślona jako swego rodzaju artystyczne objawienie, jako próbę zerwania z tradycyjnie rozumianym dziełem sztuki jako wytworem rąk ludzkich, a położeniem nacisku na tworzenie dzieła sztuki jako proces myślowy, intelektualny, w wyniku czego zostajemy jakby skonfrontowani z nową, jak gdyby nowym obrazem świata, położona w poziomie na kubiku forma pisuaru jest już formą abstrakcyjną, a nie przedmiotem użytkowym, dlatego nasikać się już tak specjalnie nie da. Znaczy, jakby się ktoś uparł, to pewnie i tak, ale skandal byłby spowodowany, prawda, zachowaniem nieprzyzwoitym na wystawie. Nie jest to podłączone do tych wszystkich odpływowych rur, nie ma tutaj wody, która by to wszystko czyściła i tak dalej. Więc w tym momencie została ta forma, ten przedmiot wyjęty ze swojego kontekstu znaczeniowego i zamienił się w rzeźbę. A wszystko to odbyło się w głowie artysty, bowiem to głowa tworzy dzieło w stopniu równym, jeśli nie większym, niż ręka. No i właśnie w ten sposób ta fontanna stała się jednym z najsłynniejszych takich znaków, ikon, jak się to często mówi, sztuki awangardowej XX wieku. W artykule, który ukazał się wkrótce po całym skandalu, tak to artysta sobie skomentował, to są jego własne słowa. Mówią, że każdy artysta, który zapłaci $6, może wystawiać. Taka była zasada przy tej wystawie. Trzeba było wpłacić sumę $6 i pokazać swoje dzieło. Pan Mut, czyli producent tych właśnie wytworów, przysłał fontannę. Urządzenie zniknęło bez żadnej dyskusji i nigdy nie zostało wystawione. Jakie były podstawy odrzucenia fontanny pana Muta? Niektórzy utrzymywali, że jest niemoralna, wulgarna. Inni, że to plagiat, zwykłe urządzenie hydrauliczne. Teraz fontanna pana Muta nie jest niemoralna. To absurd, taki jak stwierdzenie, że wanna jest niemoralna. To urządzenie hydrauliczne, które codziennie można zobaczyć na wystawie sklepu z artykułami hydraulicznymi. Nie ma żadnego znaczenia, czy pan Mut wykonał fontannę własnymi rękoma, czy nie. Wybrał ją, wziął zwyczajny przedmiot, umiejscowił go tak, że jego znaczenie użytkowe zniknęło w świetle nowego tytułu i nowego punktu widzenia. Stworzył dla niego nową myśl. Jeśli chodzi o hydraulikę, to zupełny absurd. Jedyne dzieła sztuki, jakie stworzyła Ameryka, to instalacje hydrauliczne i mosty. Tak podsumował na koniec Duchamp tę Amerykę, którą miał przy tej okazji pobytu szansę zobaczyć. Oto kolejne słynne dzieła Duchampa. Wielka szyba, prawdziwy tytuł, strasznie długaśny i raczej trudny do zapamiętania. Panna młoda, rozebrana przez swoich kawalerów, jednak, i tu zdanie się urywa. Rzeczywiście jest to ogromny płat wystawowej szyby, trzaśniętej, pękniętej, także grozi jej jakby rozsypanie się. Dlatego została ona wsadzona jakby w szklaną gablotę z dwóch stron, zabezpieczającą normalnymi powierzchniami szklanymi. Ale do tej pękniętej szyby podokładał artysta mnóstwo różnych elementów, które tworzą jakby dwie struktury na dole i na górze. Nie bardzo wiadomo, jaki jest związek pomiędzy tymi częściami górną i dolną, bo formy są z jednej strony konkretne, jak na przykład formy odlewnicze czy wnętrze młynka do mielenia kakao czy kawy oraz formy będące w rzeczy abstrakcjami, jak na przykład to dziwadło na górze. Dlatego interpretacje tutaj tej pracy są niesłychanie rozbieżne. Tak artysta z kolei o tym pisał. Panna młoda jest w swojej istocie zbiornikiem benzyny miłości albo płochliwej mocy. Owa płochliwa, nieśmiała moc dostarczona do silnika o słabych cylindrach w zetknięciu z iskrą nieustannego życia eksploduje i rozprzestrzenia tą dziewicę, która dotarła do granicy swego pożądania. I jeszcze jedno sławne dzieło naszego Marcela Duchampa. Otóż w 1911 roku doszło do słynnej kradzieży
Do Luwru wszedł mężczyzna ubrany w biały fartuch, tak jak pracownicy Luwru nosili. Podszedł do wiszącej na ścianie słynnej Monelizy Leonarda, zdjął ją z haka, owinął prześcieradłem, wziął pod pachę i wyszedł. Nikt go nawet nie zatrzymał, bo wszyscy myśleli, że jest to pracownik, który przyszedł po prostu zabrać obraz do konserwacji czy na jakiś okresowy przegląd. I tak Mona Liza zniknęła z Luwru. Wkrótce do Luwru zaczęły walić dzikie tłumy, które nie chodziły i oglądać dzieła jeszcze nieskradzione, tylko stały głównie w tym miejscu, gdzie wisiała Mona Liza, jako pewnego rodzaju oglądanie miejsca zbrodni. Sztuka tutaj, jakby i wartości estetyczne, zaszły zupełnie jakiś kompletny tło, tył, margines. Liczyła się sensacja, zaliczenie tego, prawda, zdarzenia, które obiegło prasę wczesną jako wielkie i nieprawdopodobnie sensacyjne zdarzenie. Analizując to zachowanie ludzi, te reakcje, które wywołało to zniknięcie Mona Lizy, Marcel Duchamp stworzył pracę w 1919 roku pod zatytułem LHOOQ. Na szczęście możecie to zapomnieć i nazywać to Mona Liza z wąsikami, bowiem artysta, kupiwszy pocztówkę, reprodukcję Mona Lizy w kiosku muzealnym, wziął ołówek i domalował, tak jak to dzieci robią, bezczeszcząc wizerunek czyjś, wąsiki i bródkę. I taką Mona Lizę wystawił jako swego rodzaju kpinę, szyderstwo. Oczywiście po paru latach obraz do Luwru wrócił, kiedy odnaleziono go ukrytego pod łóżkiem jego złodzieja, włoskiego imigranta mieszkającego w nędzy w Paryżu. Pod koniec życia Marcel Duchamp większość swoich prac, tych wszystkich ready-made'ów i innych instalacji, zebrał w całości i w miniaturkach stworzył z nich rodzaj walizki, w których te wszystkie prace można było oglądać. I takie właśnie jakby zminiaturyzowane swoje ever, czyli dzieło rozprowadził w liczbie kolekcjonerskiej między miłośników sztuki, którzy już wtedy zaczęli o te prace dobijać się, kupując je za naprawdę coraz większe kwoty pieniędzy. Dadaizm zapoczątkował stale obecny w sztuce współczesnej nurt antysztuki, obejmującej dzieła, które zawierają refleksję o sensie sztuki i jej granicach. Wysiłki dadaistów zmierzające do zniszczenia sztuki zostały uznane za jej najgłębszą reformę. Rzeczywiście, kiedy patrzy się na rozwój sztuki nowoczesnej, to jest kilka takich punktów kluczowych, które mają w tym rozwoju szczególne znaczenie. Jednym z nich jest na pewno dadaizm, gdzie wiele rzeczy się rzeczywiście narodziło jakby od podstaw, a granice sztuki zostały zdecydowanie przesunięte na te rewiry, których nikt nigdy do tej pory za sztukę by nie uznał, na przykład ready-made. I na tym się na chwilkę rozstaniemy, bowiem do kolejnej lekcji wrócimy, by poznać teraz surrealizm. Pozdrawiam serdecznie zatem.